W piątek zostałem tutaj, podpisałem wszystkie umowy z kołami łowieckimi, ponieważ termin się kończył. Natomiast z jednym z obwodów jest problem, ponieważ wniosek jest przysłany przez łowczego wojewódzkiego za pośrednictwem łowczego wojewódzkiego z Zarządu Głównego Polskiego Związku Łowieckiego, dedykowany na koło juniorze. Natomiast koło juniorze nie bardzo podoba się społeczeństwu, ponieważ według ich relacji nie spełniają wymogów, niewłaściwie wyceniają szkody, nie prowadzą właściwie gospodarki łowieckiej. W związku z tym społeczeństwo, rolnicy tutaj mający te swoje włości, jak również izby rolnicze, które też stoją za tymi rolnikami, chcieliby ten obwód przeznaczyć Cyrance. No i jest spór. Mamy teraz opinie jednych przeciwko opinii drugich. Wniosek, który praktycznie rzecz biorąc ja powinienem normalnie jak notariusz potraktować pozytywnie, ale liczę się też z opiniami ludzi, bo tu mieszkam i chcę, żeby ten spór załagodzić. W związku z tym, że na razie słuchaliśmy się pojedynczo, czyli co kto przyszedł do mnie. Rolnik przyszedł, naskarżył się, ma rację. Przyszło jedno koło łowieckie, powiedziało, że prowadzi właściwą gospodarkę, przedstawiło dokumenty, czyli opinie z gmin Ryk i Łęża, ma rację. Przyszło drugie koło łowieckie, przedstawiło swoje racje, ma rację. W związku z tym, że tych racji nazbierało się bardzo dużo, zaproponowałem dzisiaj wspólne spotkanie na sali konferencyjnej o 11:00, żeby ci wszyscy, którzy biorą udział w tym sporze, żeby sobie patrząc w oczy przed świętami, w okresie postu, powiedzieli sobie jasno i wyraźnie, czy potrafią się dogadać, czy też się nie potrafią dogadać. Bo jeżeli się nie potrafią dogadać, to w takim razie będę wnioskował do Zarządu Głównego Polskiego Związku Łowieckiego o to, żeby rozważył to, co dzisiaj tutaj na tej sali usłyszy i rzeczywiście wskazał jednoznacznie to koło łowieckie, które ma na tym obwodzie prowadzić gospodarkę łowiecką na lat 10. Koło Łowieckie Juniorów 102 z Warszawy gospodarkę łowiecką na naszym terenie od wielu lat prowadzi nieprawidłowo, źle, co przysparza problemów nam, rolnikom mieszkającym na terenie, gdzie mamy gospodarstwa rolne. Populacja zwierzyny w ostatnich latach na terenie obwodu 120 wzrosła wielokrotnie. Dziki, sarny, jelenie niszczą nasze uprawy rolne przez cały rok. W niedalekiej odległości od nas, na terenie województwa lubelskiego, występują ogniska afrykańskiego pomoru świń, przenoszonego przez dziki. Niesie to ogromne zagrożenie dla nas i naszych hodowli, ale również dla lokalnej gospodarki i zwykłych mieszkańców. Koło juniorów 102 z Warszawy nie bierze tego pod uwagę, prowadząc swoją działalność. Świadczą o tym plany łowieckie i wykonywanie w ostatnich latach. W sezonie 2014-15 planu strzałów jeleni zakładał 5 sztuk, odstrzelono 2 sztuki, co daje 40%. Plan odstrzału saren zakładał odstrzał 33 sztuk, odstrzelono 28, co daje 80% planu. Odstrzał dzików zakładał pozyskanie 25 sztuk, odstrzelono 17, co daje 60% zakładanego planu. Na plan odstrzału lisów 40 sztuk wykonano 30, co daje 75%. W sezonie 2015-16 plan odstrzału jeleni zakładał 5 sztuk, odstrzelono 2 sztuki, co daje 40%. Plan odstrzału saren zakładał 45 sztuk, wykonano 29 sztuk, co daje 46% planu. Plan odstrzału dzików zakładał 30 sztuk, wykonano 25 sztuk, 80% planu. Plan odstrzału lisów 40 sztuk, wykonano 28, co daje 70%. 16-17. Plan odstrzału jeleni zakładał 5 sztuk, odstrzelono 2 sztuki, co daje 40%. Plan odstrzału saren zakładał 55 sztuk, odstrzelono 31, co daje 56% planu. Plan odstrzału dzików 40 sztuk, odstrzelono 21, co daje 52%. Plan odstrzału lisów 40 sztuk, odstrzelono 10, co daje 25% planu. Zalecenia, jakie stawiane są przez Ministerstwo Rolnictwa w zakresie ograniczenia populacji zwierząt dziko żyjących, a w szczególności populacji dzików, które odpowiadają za rozprzestrzenianie się wirusa afrykańskiego pomoru świń, koło łowieckie juniorów 102 w ogóle nie bierze pod uwagę, zaczynając od
zaniżonych planów łowieckich, a kończąc na słabej realizacji, która waha się w granicach 50%. Koło Łowieckie Juniorów 102 naszym zdaniem nie jest w stanie prowadzić prawidłowej gospodarki łowieckiej na naszym terenie, która zapobiegnie dotarciu na nasz teren wirusa ASF. Podpisanie umowy dzierżawy na okres 10 lat na obwód 120 z kołem juniorów 102 doprowadzi do wzrostu strat w uprawach rolnych i zaognienia konfliktu rolników z myśliwymi. Myśliwi z koła łowieckiego juniorów 102 w dużej większości mieszkają bardzo daleko. Z tego powodu nie są w stanie wypełnić obowiązku ochrony upraw rolniczych. Dowodem małego zaangażowania myśliwych w polowania będzie ich książka polowań, gdzie tylko dwóch lub trzech tych samych wykonuje sporadyczne polowanie indywidualne. Dwóch lub trzech myśliwych nie poradzi sobie z wykonaniem planu łowieckiego, a tym bardziej z ochroną pól uprawnych. Z tych powodów należy zaprzestać współpracy z kołem łowieckim juniorów 102 i nie podpisywać umowy dzierżawy na obwód 120 z tym kołem. Zarząd Główny Polskiego Związku Łowieckiego powinien ponownie rozpatrzyć tę sprawę i uwzględnić postulaty rolników, którzy żądają innego dzierżawcy na swoim terenie. Rolnicy wskazują jednoznacznie na sąsiadujące koło łowieckie Cyranka 108, gdyż myśliwi należący do tego koła pochodzą w większości z naszego powiatu. Od wielu lat sąsiaduje z obwodem 120 na długości 12 km przez drogę krajową nr 48. Realizacja planów łowieckich na wysokim poziomie rokuje nadzieję na dobrą współpracę z rolnikami. W sezonie 2016-17 Wojskowe Koło Łowieckie Cyranka nr 118 pozyskało 83 sztuki saren, 65 sztuk dzików, 35 sztuk lisów, co stanowi wykonanie planu na poziomie 90%. Mimo że jest to plan dwa razy większy niż plan Koła Łowieckiego Juniorów. Polski Związek Łowiecki niech ma świadomość, że wyznaczając na dzierżawcę naszego obwodu koło łowieckie juniorów 102 może przyczynić się do powstania ogniska afrykańskiego pomoru świń na naszym terenie. Jeszcze raz prosimy o uwzględnienie naszych postulatów. Proszę o dołączenie mojego wystąpienia w imieniu rolników z gminy Łęcz i gminy Ryki do protokołu dzisiejszego spotkania. Mamy opinię? Mamy. Proszę bardzo, Maru. Mamy opinię, wystąpiliśmy tak, jak dostaliśmy PZPZPU z Warszawy w sprawie wydzierżawienia obwodu 120 koło juniorów. Jesteśmy zobowiązani ustawą wystąpić do wójtów, burmistrzów o wyrażenie opinii w tym zakresie i wystąpiliśmy i otrzymywaliśmy takie odpowiedzi. Wójt gminy Łęcz dnia 30 marca 2017. Na podstawie artykułu 106 Kodeksu Postępowania Administracyjnego w odpowiedzi na prośbę starostylskiego skierowano pismem znak z dnia 29 marca w sprawie zaopiniowania wniosku o wydzierżawienie obwodu łowieckiego nr 120 dotychczasowemu dzierżawcy kołu łowieckiemu nr 102 juniorze informuję, że w ostatnim czasie do Urzędu Gminy Łęcz napływają skargi na działalność dotychczasowego dzierżawcy obwodu łowieckiego nr 120 leżącego w obrębie administracyjnym gminy Łęcz. W dniu 30 stycznia mieszkańcy gminy złożyli jednocześnie składając na ręce starosty Ryckiego petycję w sprawie działalności koła łowieckiego juniorów, zarazem wnosząc o zakończenie dotychczasowej współpracy z wyżej wymienionym kołem. Potwierdzony podpisami 169 mieszkańców zbulwersowanych powierzchownym załatwianiem spraw, jak również brakiem współpracy z rolnikami w zakresie ochrony ich upraw. Dnia 29 marca delegacja rolników z terenu gminy podczas wizyty w Urzędzie Gminy przedstawiła problem podjęcia reakcji wyżej wymienionego koła na wyrządzone szkody i zgłaszane straty w uprawach rolnych. Ponadto w dniu 30 marca do wójta gminy Łęcz wpłynęło pismo mieszkanki gminy wskazujące na brak reakcji łowczego koła łowickiego juniorze na zgłoszenie szkody wyrządzonej w jej gospodarstwie przez zwierzęta dziko żyjące w załączeniu kserokopiastów pismo. To jest pani, która opowiadała całą sytuację. Trochę może opuściłam, ale... Jest to pismo. Złożyła do wójta gminy. Jest jeszcze postanowienie burmistrza miasta Ryki z dnia wczorajszego, 4 kwietnia. No i tu jest podstawa prawna. Postanawiam negatywnie zaopiniować przedłożony wniosek Zarządu Głównego PZPL o wydzierżawienie obwodu łowieckiego nr 120 przez koło łowieckie nr 102 juniorzy na terenie gminy Ryki w uzasadnieniu
Dotychczasowy dzierżawca, to jest koło łowieckie numer 102 juniorzy z Warszawy, nie wywiązywało się należycie z obowiązków dzierżawcy. Słabo była prowadzona gospodarka łowiecka, nie było współpracy myśliwych z rolnikami w zakresie ochrony płodów rolnych przed zwierzętami dziko żyjącymi, jak również likwidacja powstałych szkód w uprawach rolnych ze strony wyżej wymienionego koła była na niskim poziomie. Rolnicy zgłaszali problemy dotyczące szkód w uprawach rolnych, które nie były załatwione we właściwy sposób przez koło łowieckie numer 102 juniorzy. Do tutejszego urzędu wpłynęła również petycja rolników z prośbą o zaprzestanie współpracy z kołem łowieckim numer 102 juniorzy. Wobec powyższego postanowię jak sentencję. To jest opinia burmistrza miasta. Dziękuję serdecznie. Czy możemy teraz... Znaczy można, jak Państwo pozwolą, to nie wiem czy... Prezes, tak? Prezes, tak. Jestem prezesem koło juniorów. Ja może tytułem wstępu powiem tylko kilka zdań, natomiast mamy tutaj zanotowane punkty, do których będziemy chcieli się odnieść po kolei. Jeżeli chodzi o koło łowieckie juniorów, Szanowni Państwo, dziękuję serdecznie, że zostaliśmy zaproszeni na takie spotkanie. Powiem szczerze, że jest to pierwsze tego typu spotkanie. Wcześniej nie mieliśmy okazji wspólnie podnosić, rozmawiać się na te tematy, które dzisiaj zostały poruszone. Także mam nadzieję, tytułem tego wstępu, co powiedział pan starosta, że dojdziemy do porozumienia i wspólnie rozwiążemy sobie te newralgiczne kwestie. Jeżeli chodzi o nasze koło, nie chciałbym tutaj zanudzać wszystkich historią, natomiast ponieważ to jest takie pierwsze tego typu spotkanie, ja mam prezentację, szkoda, że wcześniej nie przygotowaliśmy, ale postaram się w kilku słowach streścić działalność koła. Koło istnieje tak od 1963 roku. Obwód tutaj rycki dzierżawi od ponad 40 lat, więc nie jesteśmy tutaj nowym gospodarzem na tych terenach. I powiem szczerze, że też jestem zdziwiony, że dopiero teraz wychodzą tego typu kwestie sporne, ponieważ wcześniej żadne tego typu argumenty nie były podnoszone. Znane są też treści pism, które wpłynęły zarówno do zarządów okręgowych, do zarządu głównego, jak również do starosty. I po kolei będziemy chcieli się do tego odnosić. Jeżeli chodzi o działalność koła na terenie, koło łowieckie dzierżawi obwody na terenie gminy Ułęcz i gminy Ryki. I tutaj pozwolę się na chwilę zatrzymać, ponieważ zarówno z gminy Ryki, jak i z Urzędu Miejskiego, przepraszam bardzo, z gminy Ułęcz, jak i z Urzędu Miejskiego w Rykach, koło łowieckie pozyskało już opinię na temat swojej działalności. Ja sobie pozwolę je też odczytać. To jest pierwsza opinia, którą wydał Urząd Miejski w Rykach z dnia 31 stycznia 2017 roku. W odpowiedzi na nasze pismo z dnia 30 stycznia 2017 roku dotyczące zaopiniowania działalności koła łowieckiego na terenie gminy Ryki, Urząd Miejski w Rykach nie wnosi uwag do działalności. Podobnej treści również wpłynęło pismo z Urzędu Gminy w Ułężu, datowane na dzień 27 stycznia 2017 roku. I przeczytam sobie treść w odpowiedzi na pismo z dnia 26 stycznia 2017 roku dotyczące zaopiniowania działalności koła łowieckiego na terenie gminy Ułęcz. Urząd Gminy w Ułężu nie wnosi uwag. Pozostałych opinii czy nie mamy, ponieważ koło nie dzierżawi tam obwodu. To jest tyle, jeżeli chodzi o kwestie formalne i opinie. Powiem tak. Pierwszy z tych elementów, który Państwo tutaj podnosicie, jest brak aktywności myśliwych i brak myśliwych terenowych, którzy polują. Powiem tak. Koło liczy na dzień dzisiejszy 35 członków. Dzierżawimy dwa obwody, jeden tutaj w Rykach, drugi w Siedlcach, pod Siedlcami. Na dzień dzisiejszy w kole tutaj w obwodzie mamy miejscowych myśliwych. W sumie mamy 7 myśliwych, 4 miejscowych, 3 w granicach 30 km. Mało, to nie znaczy, że nie prowadzona jest, że nie ma aktywności myśliwych i to nie rzutuje źle na to, dlatego że mało jest kół, które mają te tylko i wyłącznie miejscowych myśliwych. Tu mamy, oczywiście dla przykładu, nie chodzi o to, mógłbym pokazać książkę jak gdyby wpisów i wypisów, ilu myśliwych spoza terenu, ile razy było w łowisku, to świadczy o tym, że ta aktywność jest w terenie. Jeżeli chodzi o plan łowiecki, Szanowni Państwo,
Mam tutaj dane, które były przedstawiane. Fajnie to wyglądało w sposób obrazowy pokazać, ale odczytam. Jeżeli chodzi o pozyskanie jelenia, w sezonie 2013-14 przepraszam bardzo, za moment. Od sezonu 2013-14 do 2015-16 po dwie sztuki sarna, sezon 2013-2014 24 sztuki, w kolejnym sezonie 28, w ostatnim sezonie minionym 2015-2016 to już było 35 sztuk, a więc 25% wzrost pozyskania, jeżeli chodzi o zwierzęta płodne. Dzika w obwodzie 120 ryki, kołowieckie pozyskało następująco. 2013-14 15 sztuk, 2014-15 17 sztuk, 2015-2016 25 sztuk, a więc 47% więcej. 26, no 47-48% więcej aniżeli w ubiegłym sezonie. Świadczy to o tym, że aktywność myśliwych jest. I ona jest coraz z sezonu na sezon coraz wyższa. Jeżeli chodzi o punkty dotyczące braku współpracy z miejscowymi rolnikami, ja pozwolę się z tą tezą. Czy ja mogę na chwileczkę, przepraszam tak? Bardzo, że się włączę, ale chcę by temat zamienić. Czy jasne. Można by się było odnieść do tych planów łowieckich, ponieważ padały tutaj różne wykonania 40, 50, 60%. Jeżeli rzeczywiście jesteście w stanie panowie tutaj na bieżąco odpowiedzieć to tak, a jeżeli nie, to w takim razie proszę kontynuować, natomiast przygotujcie sobie odpowiedź. Dobrze, proszę kontynuować, natomiast pan się przygotuje tutaj z opowiedzeniem tych procedur. Dobrze, proszę się. Koło juniorów w ostatnich 3 latach przeprowadziło 43 postępowania odszkodowawcze, w tym sezonie 2014-2015. 17 postępowań, z których wszystkie zakończono ugodowo i wypłacono odszkodowania w kwocie około 3,5 tysiąca złotych. Łącznie. W sezonie, proszę, po ciszę skończę czytać pismo, będziemy dyskutować. W sezonie 2015-2016 12 szkód, wszystkie zakończono ugodowo, kwota odszkodowań około 6 tysięcy. W sezonie 2016-2017 24 szkody, wszystkie zakończono ugodowo, wypłacono odszkodowania w kwocie około 15,5 tysiąca złotych łącznie. Coś się do tego odniósł, bo to ona. W 14-15 jeleni plan był do wykonania 5, wykonaliśmy 2. Jeleni u nas jest przechodny i nie jest to zawsze możliwe. Tym bardziej, że jest selekcja w bykach, nie ma czasem selektów, które młode byki gdzieś z matki wychodzą, bo są wyglądane. I po prostu selektów nie ma i nie możemy rozstrzelić nieselekcyjnego. W sezonie 14-15 dzików zaplanowanych było 30, wykonano 17. Saren wykonane, plan był 35, wykonane było 29. Ubytki były 6, to łącznie z ubytkami jest 35. Plan był 16-17, plan był 40, wykonane dzików, chodzi o dziki, 26 sztuk. Nie było ubytków. Ja z informacji, które posiadam, z 40 sztuk zaplanowanych, utrzymano 21. Masz fałszywe informacje. Fałszywe informacje, no bo ja mam z planu powiedzmy, które zatwierdza łowczy okręgowy i nadleśniczy. Nie wiem skąd te plany. Tak. Dobrze, podzielimy się. Saren z 45 wykonano 29, pobytku 4. Zaplanowanych na ten sezon 17-18 jest 30 dzików. Po każdy mówi, że jest mniej dzików i trzeba zmniejszać. Przykładowo na leśnictwo, nie? To jest mniej dzików. Jak będzie więcej, zawsze można dołożyć, bo to nie jest problem. A my mówicie o 30 dzikach na rok? Jak się jedna watacha liczy 10-12 sztuk. Ale dlaczego nie dasz tam wytłumaczyć?
proszę, jakbyście mogli odpowiadać językiem normalnym, potocznym, bez cytowania ustaw, bo to denerwuje ludzi. Mnie to nawet radnych na tej sali czasami denerwuje, jak ja im tam zaczynam ustawy czytać. Jakby to można było językiem normalnym, takim potocznym, pewne prawdy życiowe tutaj przedstawiać, to bym prosił. Padły zarzuty mojej osoby. Nie wiem dlaczego, ja się go mogę domyśleć, ale no nie mam na to dowodu, bo to słowa przeciwko słowu. Jeżeli kogoś obraziłem, ja jestem gotowy przeprosić i tego nie ukrywam. Ale ja nic złego Państwu nie zrobiłem. W 2015 roku w kontrolę zarządu pedagogowego przez komisję rewizyjną. Ta opinia jest pozytywna. Chodzi mi o gospodarkę łowiecką naszego koła. Byliśmy kontrolowani. Są wyniki tej kontroli, jest opinia do wglądu, jeżeli ktoś ma ochotę i tam jest powiedziane, że gospodarka jest prowadzona prawidłowo. Okej. Dziękuję bardzo. Pan mnie komponował. Ty mnie znasz bardzo dobrze. Tak. Powiedz, ile razy ja do ciebie telefonowałem na jesieni i mówię, Mirek, przyjedziu, dzik, albo przyślij kogoś, dziki łąkę ryjo. Jest gdzie siąść. Dobra, na drugi dzień idę, łąka zryta jeszcze lepiej. Już nie dzwoniłem. Później wsiałem jęczmień o zimy. Dzwonię znów. Kto przyjechał? Ktoś pilnować? W którym sezonie to było? No, no na jesieni było, ubiegłego roku. Teraz na jesieni? Tak, w 16 roku. A, przy tej stercie, no tak. To jak nie byłem? No ale to na drugi dzień było jeszcze zryte więcej. No ale później, no, później już szkód nie było. Po tych dwóch dniach. Nawet, słuchaj, tego samego dnia, co było zryte i do ciebie dzwoniłem, porównałem. Tak, porównałem. I na drugi dzień patrzę. Dziękuję serdecznie panu Andrzejowi, że zechciał do nas przyjechać. Bardzo proszę o jakiś kierunek nadania, bo widzę, że już pogubiliśmy się tutaj w tej naszej dyskusji. Proszę Państwa, nigdy w życiu kłótnią i sporami i tym nie dojdziemy do żadnego porozumienia, obojętnie czy to będzie pomiędzy kołem łowieckim, czy izbą rolniczą, czy rolnikami, czy klubami rolniczymi i tym podobnie. Generalnie biorąc, ocenianie gospodarki łowieckiej jest za okres dzierżawy umowy. Umowa jest zawarta na okres 10 lat, a w związku z tym zawsze każdy starosta, który zawiera umowę, ma możliwość sprawdzania realizacji tej umowy. Tak jest, każda umowa dzierżawy jest tak skonstruowana. Generalnie biorąc, załóżmy, ja tu nie mam pretensji do pana starosty Jagieły, mówię ogólnie o kwestii związanej z kontrolą prowadzenia gospodarki łowieckiej. Żaden starosta w żadnym województwie, znaczy w województwie lubelskim, w żadnym powiecie nie wystąpił z takimi wnioskami. Jeden jedyny przykład, który jest, to jest starosty bialsko-podlaskiego, który w tym roku, zaznaczam, wypowiedział 3 kołom umowę dzierżawy, ale nie mając postępowania wcześniejszego. Sytuacja ta, która jest tutaj, jest o tyle sytuacją w cudzysłowie nową, bo po pierwsze to do Zarządu Okręgowego w Lublinie nie docierały żadne skargi od rolników z tytułu działalności tak koła Cyranka, jak i koła Junior. Ja będę przedstawiał sprawę obiektywnie, nie obiektywnie. Po drugie, my jako Zarząd Okręgowy w miesiącu lutym zwróciliśmy się do Lubelskiej Izby Rolniczej o wydanie opinii w przedmiocie złożenia wniosków na dzierżawę na wszystkich dzierżawców na terenie Okręgu Lubelskiego. Do dnia dzisiejszego, a dzisiaj jest 5 kwietnia, nie dostaliśmy od Izby żadnej odpowiedzi. Oczywiście, mogę mieć odpowiedź tego typu, że nie ma tego w przepisach. Ale Izba Rolnicza, tak jak Zarząd Okręgowy, musi działać na podstawie prawa, a prawo Kodeks Postępowania Administracyjnego mówi wprost, że musi udzielić odpowiedzi. A w związku z tym domniemanie jedno, nieudzielenie odpowiedzi w ciągu 14 dni powoduje domniemanie wydania pozytywnej opinii. Czyli takiej, o którą się zwraca, załóżmy, ten, który wnioskuje. To jest raz. Dwa. Wystąpiliśmy poprzez to, żeby wszyscy dzierżawcy przywieźli do nas przed składaniem wniosków opinie z poszczególnych gmin dotyczące możliwości dzierżawy przez nich dalej obwodu. Dostaliśmy opinię pozytywną, tak, w stosunku do koła Cyranka, jak i do koła Junior. A w związku z tym, w pewnym momencie zostały złożone 2 podania o wydzierżawienie obwodu. No, procedura wewnątrzwiązkowa jest taka, że taką sprawę rozpatruje Zarząd Główny. Zarząd Główny
rozpatrzył tę sprawę poprzez wysłuchanie koła juniorów, jak i wysłuchanie koła Cyranka. Podjął decyzję o złożeniu wniosku na dzierżawę tego obwodu dla dotychczasowego dzierżawcy. A dlaczego? A dlatego, że po pierwsze, żeby można było nie składać takiego wniosku, to musi być ocena negatywna prowadzonej działalności gospodarczej łowieckiej. A ta negatywna ocena jest zdefiniowana w wyroku Sądu Najwyższego. Ja nie będę cytował, bo to Państwa nie interesuje. Po drugie, dlaczego akurat dzisiaj, w ciągu, załóżmy, wiosny tego roku zrobiła się petycja dotycząca zmiany dzierżawcy? To jest ze znakiem zapytania, zostawiam, nie rozpatruję tej sprawy. A w związku z tym, nie tyle ruch jest po stronie starosty, co starosta musi się odnieść do tego wniosku. Na dzień dzisiejszy mamy sytuację prosto wyklarowaną. Jest wniosek, nie ma podpisanej umowy dzierżawy, nikt nie ma tego obwodu, nikt nie płaci za szkody, nikt nie szacuje tych szkód i im dłużej ta sytuacja będzie, to taka sytuacja będzie trwała. Po drugie, ustawa prawo łowieckie mówi jedną rzecz, tak, że dotychczasowy dzierżawca ma prawo pierwszeństwa w ubieganiu się o dzierżawę tego obwodu. A w związku z tym tak stanowi prawo i tak zarząd główny w ten sposób postanowił, oceniając dotychczasową sytuację. I teraz powstaje pytanie jedno. Czy dać to koło, w cudzysłowie, złożyć wniosek na koło Cyranka, czy dać szansę koło Milionu? Dlaczego? Dlatego, że przecież starosta, podpisując nową umowę od 1 kwietnia, mamy 4 kwietnia, 5 kwietnia, przepraszam, a w związku z tym sytuacja jest tego rodzaju, że ma możliwość po roku, po dwóch czy po trzech ocenienia realizacji tej umowy. Ma możliwość stwierdzenia faktu, czy to koło się wywiązuje ze swoich obowiązków, czy nie. Bo proszę wziąć jeden z elementów podstawowych pod uwagę. To, że będzie kwestia konfliktu pomiędzy myśliwymi a rolnikami dotyczący szacowania szkód i wysokości odszkodowań, generalnie biorąc zawsze jest taka, że poszkodowany nie zgadza się z tym, którym mu szacuje. Tak macie samo Państwo przy ubezpieczeniach samochodowych i tym podobne rzeczy, tak? To jest normalna rzecz. Zadowolić się nie da. Trzeba dojść do pewnego kompromisu. Ale powiem tak, dziwnie jestem dzisiaj w tej chwili, jeden tylko przytyk użyję, ale w sensie nie osobowo. Tylko jeżeli się jest przedstawicielem Izby Rolniczej, uczestniczy się w posiedzeniach Izby Rolniczej, zna się przepisy, na których się generalnie Izby Rolnicze opierają, zna się przepisy, na których generalnie jest szacowanie szkód, to trudno dzisiaj tu w tym gremium powiedzieć, że się nie zna tego. To z tego wniosek, że po prostu Izby Rolnicze nie informują rolników, nie informują swoich przedstawicieli o przepisach. Jeżeli dzisiaj ja widzę na stronie internetowej Izby Rolniczej zamieszczoną całą procedurę dotyczącą szacowania szkód od początku do końca, to ja jestem zdziwiony takim stanowiskiem. To mówię wprost. Dlatego, że po prostu właśnie Pan jako przedstawiciel Izby Rolniczej powinien rolników uświadamiać w sensie takim, jak należy załatwiać tego typu sprawy. Natomiast po prostu tego na dzień dzisiejszy nie ma. I to jest dla mnie dziwna po prostu sprawa. I w związku z tym, że mamy zmianę od 1 stycznia 2018 roku dotyczącą procedury szacowania szkód, wszystkiego po kolei, bo ma to przejąć wojewoda, są inne projekty, na dzień dzisiejszy od 1 stycznia wojewoda ma szacować szkody. A w związku z tym proponuję takie rozwiązanie z mojej strony, bo wniosek zarząd główny podtrzymuje. Ja rozmawiałem z zarządem głównym, zarząd główny wniosku nie zmieni. A w związku z tym jest jedna jedyna szansa na dzień dzisiejszy, to jest zawarcie tej umowy i ocenienie jej po roku czy po dwóch latach. W związku z tym ja widzę tego typu rozwiązanie, nie chcę wchodzić tutaj w te kwestie, które były poruszane, bo to nie jest dzisiaj czas, miejsce i tym podobne. Też proszę nie robić fetyszu z tytułu ASF-u i dzików, bo to jest fetysz głoszony generalnie biorąc. Jest ważne. Jest ważne, tylko proszę Pana, proszę wziąć jedną rzecz pod uwagę, że dzik nie przewędrował 150 km z tego tytułu, żeby w momencie zakażony ASF-em, tylko człowiek przyniósł
tego dzika, tego nie dzika, tylko ten ASF. Proszę poczytać, ja znam doskonale sytuację ASF-u na terenie Polski. Przerwę panu, kto przyniósł do Polski? Do Polski dziki przyniosły, proszę pana, ale kto przywiózł ASF do Europy? No więc wie pan, nie dyskutujmy w tych kategoriach, bo po prostu ja znam całą historię od momentu pojawienia się ASF-u na terenie Europy. A w związku z tym, dlatego z mojej propozycja jest taka, szkoda, że pan starosta wyszedł, ale mam nadzieję, że po prostu to zostanie mu stanowisko moje przekazane. To stanowisko, tak jak powiedziałem, reprezentuje stanowisko zarządu głównego, a w związku z tym ten wniosek dotyczący dzierżawy tego obwodu przez zarząd główny jest podtrzymany. Dziękuję. Ja mam pytanie. Ocenę rękami, nogami. Robisz pan tu był, skoro pana nikt nie chce, odejść pan z honorem. I rozwiązujemy problem dziś. I nikt nie będzie miał problemu. Będzie inne gorzej znało. Jak będzie zdrowa konkurencja, wyjdzie tylko nam wszystkim na plus. A jeżeli będziemy trzymać do ostatniej śmierci, tak powiem za przeproszeniem, nie chodając tego nie będzie już. Pojechałem tak po chłopsku, żeby było zrozumiane. Czy jest tak, że to panu odpowiada? Ja też po chłopsku panu odpowiem. Jak się tam żoną pokłócisz, to też pan każe się... To rozwód bierz. Pobierzemy okres gospodarki łowieckiej na przestrzeni całego okresu dzierżawy. Pytam teraz koło juniorów, czy jest w stanie dalej dzierżawić ten obóz i prowadzić gospodarkę łowiecką. Pytam teraz was, czy jesteście w stanie dogadać się z kołem juniorów i żeby ta gospodarka była. Zmiana może być wtedy, kiedy zostanie zmieniony wniosek z zarządu głównego Polskiego Związku Łowieckiego. Podpisujemy, natomiast jeżeli dalej nie będzie zgody, ja występuję do Polskiego Związku Łowieckiego o to, żeby wskazał inne koło, które wy wskazujecie. Nie wyrażamy takiej zgody.